Miało być inaczej, ale myślę, że będzie pasta jajeczna. Ostatnio oglądałem Roberta Makłowicza. Postać znakomita, postać doskonała. Bardzo lubię go słuchać, jego opowieści, to jak mówi, jak jest, no jak operuje słowem, jaką ma wiedzę. Z naszego regionu, Węgry, Słowacja, Polska. Otóż powiedział, że pasta jajeczna to jest polski wynalazek, kuchnia staropolska, w jakieś czasy, może 1700-1800, znani polscy kucharze, starodawne księgi, pasta jajeczna. Robimy właśnie teraz z jajek. Patrzcie na to. Ugotujemy sobie, ile to jest tych jajek, nie wiem, ale muszą być na twardo, czas włączony, lecimy z tematem. Co my tutaj mamy? Majonez, który wcześniej zrobiłem, ale będzie mało. Tutaj jest tak, cytryna, sól, pieprz, jajko, olej. Wszystko. No i odrobina oliwy. Nadaje troszeczkę takiego tacza. Ugotowane jajka zalane zimną hartujemy. Dosłownie chwila, ten mi naprawdę wyszedł aksamitny. Dużo cytryny, dużo soli, żeby miał charakter. No i mikser w słoiku, bez zmywania, sekunda. Bardzo proszę, jajka ugotowane, obrane teraz widelcem, bo myślę, że każdy ma w domu widelec, nie jakieś tam miażdżycie takie do ziemniaków, czy tam te tłuczki, nie tłuczki. Zwykłym widelcem możemy to szybko, ładnie rozwalić, nożykiem może poprzecinać na pół, pojechać widelce. Tak ja także zrobię. Tak jestem, ma oszust, jednak idzie szybciej tłuczkiem. Patrzcie jak fajnie, patrzcie jak szybko. Rozmiażdżone jaja wrzucam do majonezu, a to jest nowy majonez, jakby zabrakło. Z tym majonezem pierwszym smak doskonały, nic nie trzeba robić. Dlaczego? Bo majonez był doskonały. Teraz tak, zrobimy kilka rzeczy fajnych. Dodam musztardę, obetniemy kawałek szczypiorku, dodamy koperku i uwaga, otwórz się, tu jest cebula. Takie macie ustawienie. Jest klasyka, do tego bułeczki, cebula, roleski, koperek, szczypiorek. Dlaczego ten majonez inny? Dlaczego on jest inny? Dlatego, że nie dodałem po prostu musztardy. On był robiony bez musztardy. Doskonały smak. Inny przypadek, tak powstają super dania. Bum! Jedna z typowych polskich, oryginalnych polskich potraw. Nie wiem, czy nie dodam trochę. Więc tak, sól, pieprz, może trochę soku z cytryny i ekstra majonezu. Ale to muszę pierw wymieszać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Patrzcie, jaki koperek, patrzcie, jaka cebulka i strasznie delikatny szczypioreczek własny. Patrzcie tylko na te bułeczki już otworzone. Tutaj pasta jajeczna, przepis dla moich fanów. Kiedy? Po tym? Dobra, nie będzie po tym odcinku z bułeczkami. Posmarujemy trochę pasty, trochę drzemiku, będzie dobrze. Dziki Chili serdecznie zapraszam na bułeczki i na pastę. Big time dla fanów. Zapraszam na pastę. Łowicz, dobry wiśniowy, wcale nie jest aż taki słodki, bułeczki, masełko tutaj, pasta, wszystko gra, wszystko cudowne, osła, osełka, jeszcze raz, zbliżonko, cudo. Bon appétit!